Hej, cześć, siemano, Winarski, bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech, a to jest materiał z gry Sniper Elite 5 France. Moi drodzy, dzisiaj, kiedy to nagrywam, mamy piątek, konkretnie 27 stycznia, godzinę 7:13, a aktualizacja, którą wam prezentuję, wyszła we wtorek 23 stycznia, chyba, albo 20, nie, 4? Jakoś tak, w każdym bądź razie jest to ostatni wtorek stycznia, gdzie zawitała ostatnia, że tak powiem, zawartość, ostatni dodatek do owej gry, można powiedzieć, nie tyle co w ramach przepustki sezonu pierwszego, ale taki zamykający ową przepustkę. Oczywiście jest to zawartość darmo. Jak widzicie, co prawda pokazuję wam zrzut ekranu, ale wiecie, tak dla zasady przeczytam to. Nowa zawartość, w tym darmowa mapa strefa lądowania bez crossplay już dostępna. Pakiet zimowych skórek do broni. Zachowaj zimną krew z nowym pakietem zimowych skórek do broni w Sniper Elite 5. Jest to darmowy pakiet dodający do gry arktyczne barwy. Charakterystyczny zimowy kamuflaż dla wszystkich broni. Wystarczy pobrać ze sklepu darmową aktualizację. Mapa strefa lądowania bez crossplay. Przeżyj ponownie wydarzenia strefa lądowania na nowej, darmowej mapie bez crossplay. Jedna drużyna jest uwięziona w wiosce na środku mapy, a druga atakuje ze wszystkich stron. Liczne punkty obserwacyjne ułatwiają zadanie obu drużynom. Najnowszą mapę można znaleźć w menu gry wieloosobowej. No, tak więc to się prezentuje. I teraz przechodzimy do gry. Moi drodzy, Sniper Elite 5, od razu wam pokażę tutaj, jak widzicie, samodzielne. Macie właśnie pakiet zimowych skórek do broni. Ja już to pobrałem. Mamy tutaj zimowy kamuflaż Splinter, który również wam zaprezentuję. O co chodzi z tą mapą bez przejścia? Otóż, moi drodzy, grając w trybie wieloosobowym, czy też bez crossplay, jak widzicie, mamy tutaj tryb, który nazywa się bez przejścia. Jest to jeden z trybów, który bodajże od czasu Sniper Elite 2 jest już w tej serii, jest to jeden z najczęściej granych trybów. Co w ogóle znaczy bez przejścia? Że mamy jedną mapę, ale przedzieloną taką barierą. Coś w rodzaju takiej bariery, gdzie drużyny nie mogą przejść na stronę przeciwnika. To znaczy, jesteśmy albo po jednej, albo po drugiej stronie. I co jakiś czas, tam powiedzmy co 10 minut, w przypadku tutaj tej gry właśnie mamy tutaj 20 minut, co 10 minut jest zmiana stron. Można powiedzieć, że mamy takie dwie rundy. No i kiedy oczywiście mamy tutaj, może nie, czy chcesz opuścić poczekalnię? Tak, chcę opuścić poczekalnię. Poproszę gry niestandardowe. Powiedzmy, że chcę stworzyć grę. Wybierz mapę. Może nie to. Rodzaj poczekalni niech będzie prywatna. Ustawienia gry, właśnie. Ty chcesz opuścić poczekalnię? No tak. Bo ja chcę stworzyć grę. Dobra. Ale czemu? Ustawienia gry, operacje, nie chcę kurwa tego. Nie chcę przetrwania, halo, wybierz mapę.
Czemu nie mogę wybrać małego? Co za gówno. Gra wieloosobowa, o właśnie. Stwórz grę. Wybierz mapę. Tryb. O właśnie, tutaj są te tryby gry. Nie, tu. O. Bez przejścia. Wybierz mapę. I właśnie, mamy tutaj plaża Trident, ruiny miasta, zalana wioska. Jak widzicie, mamy tutaj taki czerwony obszar, który jest zaznaczony. Jest to strefa, której nie można po prostu przekroczyć. I mamy ostatnią mapę, czyli strefa lądowania. I nie jest to, żeby nie było, jaka mapa z kampanii przystosowana do... po prostu tutaj do gry, tak, jest to mapa z trybu przetrwania, konkretnie gdzie jest, mamy taki mały obszar, taką wioskę, gdzie jedna drużyna po prostu tak jakby ma atakować tą wioskę, a druga drużyna ma się w niej bronić. Tak się ona prezentuje, więc cóż, jest to jedna rzecz. Druga rzecz, którą również wam pokażę, moi drodzy, są to właśnie to całe, nazwijmy to, zimowe kamuflaże. I nawet na karabinach to mamy. Znajduje się to w elemencie ozdobnym. Jak widzicie, mamy tutaj zimowy kamuflaż Splinter. Charakterystyczny wzór kamuflażu używany przez niemieckich spadochroniarzy, świetnie się sprawdził podczas inwazji na Kretę. Teraz widzicie, możecie oglądać ten kamuflaż w pełnej, że tak powiem, krasie, przynajmniej na karabinie Springfield. Jeszcze same zmiany o samym sezonie drugim też powiem, ale mogę zdradzić, że mają być właśnie pewne zmiany, ma dotyczyć właśnie Springfielda. Oraz, a wiecie co? Ja wezmę i sobie założę najwyżej. I tutaj potem może jakoś sobie będę grał, kiedy będę grał, kurwa, no to będę sobie sprawdzał. Dobra, tutaj mamy również zimowy kamuflaż Splinter, również się prezentuje. A wiecie co, wezmę sobie tutaj tego SREM 1 i go po prostu sprawdzę. Tutaj element ozdobny. Również na karabinie Gewech 1943. Tak się prezentuje. Na Mauserze również mamy karabinek M1A. Również jest RSC 1918. Także dalej, Lee, no 4MK1 również się znajduje. I karabinek DL, czyli Delizle, również mamy. No i na karabinie Winchestera również. Tutaj mamy. No. Się w ten sposób prezentuje. Tylko może ja poproszę karabin SREM-1 tutaj. Ustawię sobie. Dobra. Tutaj, moi drodzy, również na pistoletach maszynowych tam i strzelbie. Mamy, proszę bardzo, zimowy kamuflaż Splinter, tak się prezentuje, tak on wygląda, teraz widzicie w nie nieco inne kolory niż chociażby na karabinie. Dobra, ale może ja sobie na razie ten kamuflaż. Na MP40 również mamy, tutaj co prawda nie mam tego znaczka, ale bo chciałem po prostu zobaczyć, jak to wygląda. MP40.
Machine and Pistole 44. Muszę powiedzieć, że całkiem ładnie te kamuflaże wyglądają. Powiedzcie mi, czemu takich kamuflaży, może nie tyle co tematycznych, ale takich, jakby to powiedzieć, jednolitych, takich... no... charakterystycznych? Nie wiem, nie potrafię znaleźć odpowiedniego słowa. Nie ma w Call of Duty. Dlaczego teraz jakieś pstrokacizny są, jakieś reaktywne? No... okej, rozumiem, kasa i tak dalej, ale no kurwa, bez przesady. Tutaj z kolei jest Sten. A swoją drogą, właśnie miałem dokończyć. Mianowicie będzie do gry wprowadzona zmiana, jeśli chodzi o karabiny. Mianowicie, jeśli chodzi tutaj przede wszystkim o karabiny M1903, czyli Springfield, tak jak powiedziałem nieco wcześniej. Oraz jeśli chodzi o karabin Mauser, czyli Kar 98K, również ma być jakaś tam zmiana. Jaka konkretnie? No, tego nie wiem. Tego nie wiem, ale ponoć jakieś zmiany na tych karabinach mają być. Oprócz tego, do gry ma trafić, i tutaj już mówię bardziej od razu może powiem tak, sezon drugi, czyli przepustka, prawdopodobnie przepustka roku drugiego, czyli potocznie nazywany sezon drugi, do owej gry wejdzie. Tak, sezon drugi w tej grze, że tak powiem, zawita. Zawita i muszę przyznać, że jestem jak najbardziej na tak, jestem naprawdę zadowolony z tego powodu. Ale jak to się koniec końców będzie prezentowało, no to oczywiście się również to zobaczy. Tutaj oczywiście prezentuję wam na pistoletach. A co będzie w sezonie drugim? Otóż w sezonie drugim twórcy zdradzili nam, że ma pojawić się broń nieco podobna do Stena. Ale osobiście powiem tak. Jest pewna grupa ludzi, którzy twierdzą, że tą bronią podobną do Stena ma być z kolei pistolet maszynowy M3 Grizzgun, czyli popularnie zwana smarownica. Kto grał chociażby w Call of Duty WW2, ten wie, o jaką broń chodzi. I większość myśli, że właśnie to będzie Grizzgun. Ja osobiście jestem odmiennego zdania. Uważam, że tutaj może pojawić się albo Austen, albo chociażby Owen, czyli dwie takie australijskie bronie, albo też nasza polska błyskawica. Tak więc, no, wiecie, powiem tak, niczego nie wykluczam, ale bardziej do broni stanopodobnych pasuje mi błyskawica, czy właśnie australijski Austen, czy i Owen, niż amerykański Grizzgun. No jakoś smarownica do mnie nie przemawia z racji tego, że Sten jest mały, leciutki, poręczny. Natomiast jeśli chodzi o Grizzguna, o smarownicę, jest to po prostu broń cięższa, większa i no po prostu nie przypomina Stena w żaden sposób. Jeśli zaś chodzi o sezon drugi, co ma być w sezonie drugim? W sezonie drugim do gry mają trafić specjalnie, może nie tyle co specjalnie, ale mają trafić dwie nowe misje. Tak więc ja jestem jak najbardziej na tak. Zawsze lubię przechodzić misje na zbierać wszystko,
zadania wykonać. Więc jak najbardziej jestem na tak. Dwie misje fabularne oczywiście mają być. Tak więc zobaczymy, co z tego wyniknie, jak będzie to wyglądało. Do tego mają być dodane dwie nowe, dwie albo trzy dodane mapy, jeśli chodzi o co? O Jezu, o tryb wieloosobowy, właśnie coś mniej więcej też dwie albo nawet trzy. Tutaj już pewnie nie jestem, czy mówili o trzech, czy mówili o dwóch, czy kurwa coś tam. Pewny już, jak powiedziałem, nie jestem. Oprócz tego również do samej gry ma trafić w sezonie drugim około 6 pakietów broni. Tak, pakiety broni. Nową broń mamy otrzymać. Zobaczymy, ile dokładnie tej nowej broni będzie, bo wiecie, jeżeli jest mowa o iluś tam pakietach broni, to pytanie brzmi, czy oni za pakiet broni uznają jedną, czy też może, nie wiem, na przykład zestaw dwóch albo trzech broni. Bo dla mnie pakiet broni, no to jest, wiecie, liczba mnoga. Typu pakiet broni, to przynajmniej dwie w jednym pakiecie. No, chyba logiczne, ale powiem wam szczerze, że nie wiem. Nie wiem, jak właściwie co o tym myśleć, sądzić. Więc jedyne, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że no cóż, no tak mniej więcej ma być. Oprócz tego ma zostać dodane również 4 zestawy skórek dla postaci. Czyli tak jak mamy tutaj, tak zwane właśnie skórki. Jak widzicie, jest tutaj DLC, specjalnie wręcz oddzielone. I mamy tutaj chociażby strój spadochronowy dla Karla, który wam prezentowałem, koszulka bez rękawów dla Karla i Moniki oraz elitarny strój maskujący również dla Karla i Moniki. Tak więc miło, że brytyjscy twórcy choć w jakimś stopniu pamiętają, że Polacy również brali udział w tym konflikcie i nawet takie, wiecie, drobnostki jak no, pewnie jest część osób, którym Monika w owej grze się podoba jako postać. Mnie osobiście niespecjalnie, ale ogół tak się nie dyskutuje. No, chyba że jest się Johnnym Silverhandem, to wtedy się o gustach nie dyskutuje, tylko pogardza. Więc tak to wygląda. Ale mimo wszystko miło, że twórcy wiedzą, że w grę również grają Polacy i także dla nich coś takiego robią, więc może nawet to i dobrze, może to dobrze, nawet więcej niż dobrze. Miejmy nadzieję, że w grze zawita chociaż jakaś polska broń, na przykład, nie wiem, pistolet Wiz, wzór 35, albo właśnie pistolet maszynowy Błyskawica, czy chociażby nawet karabin Maroszek M1938. Co prawda był jako prototyp, ale mimo wszystko był testowany przed wybuchem wojny. No i cieszmy się, że słuch o tej broni nie zaginął dzięki Amerykanom ze Sledgehammer Games w Call of Duty WW2 i Szwedom z DICE w Battlefield 5. No i oczywiście my Polacy też powinniśmy pamiętać, że chcąc, nie chcąc też chcieliśmy mieć karabin samopowtarzalny, jak Sowieci czy Amerykanie.
Więc miejmy nadzieję, że do Sniper Elite 5 również jakaś polska broń trafi. Czy to będzie pistolet maszynowy, czy karabin, czy też może właśnie pistolet, albo cokolwiek innego. Dajcie znać, co byście chcieli. To by było na wszystko w tym materiale. Trochę taki przegadany, ale czasem nawet takie materiały są na tym kanale potrzebne. Dzięki moi drodzy, to by było na tyle. Dajcie znać, jak wyglądają kamuflaże i czy w ogóle też byście chcieli polską broń Sniper Elite 5. Ja zmykam. I tyle. Dzięki serdeczne jeszcze raz. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym materiale na kanale z Ghost Recon Wildlands. Trzymajcie się. Cześć.